To gdzie lądujemy? W więzieniu to nie. Na farmie? Na farmie czy tutaj o na przykład? No może być. Musimy się mniej bać. No. I więcej ruszać jak strzelamy. To już chyba trzeba, nie? No. Ty, lecę równo koło kolesia. Zbocz w jego stronę i urwij mu spadochron. Z pciąchy. To by ja, jakby można było walczyć na spadochronie, nie? Przed nami lecą kolesie. No to kto szybciej broń zdobędzie, nie? Już otworzyli spadochrony, więc ja trochę w lewo. Tak, oni na te, co my celujemy, lądują. Idealnie. I jeden ląduje przede mną w budynku. Już wylądował. Nie wiem, gdzie ty jesteś. No nie wiem, ja trochę dalej jestem. Znowu, kurde, magazyn i nic tu nie ma. A nie, no hełm dwójkę, dobra. Przecież niewiele... Typ do tego dużego budynku wszedł. Chyba. Dobra, M16 jest. Kurde, tu nie ma okien? Wektor! Wektora znalazłem. Nice. Plecak trójkę, no spoko. Ja mam pistolet. A gdzie ty jesteś w ogóle? Zlądował koło mnie typu i teraz... Ja jestem w jednym budynku, on jest w drugim. Tylko w którym? Od mojej strony, czy od takim spokojnie? Dużym. On jest takim dużym. Widzę typa. Zneutralizowałem go. Prosto w głowę, ale headshot. Spoko, gratki. Ja szukam jakiegoś gówna, ale... A nie, czy ma kolegę. Idę go dobić. Coś do mnie strzelało. Tak, słyszę jakiś też samochód. Cholera. Motocykl. Dobra. Zabił mnie. A ty jesteś daleko, cholera. No zaraz mnie dobije. No, dobił mnie. Ale kolegę mu ten, zneutralizowałem. Ja idę w tamtą stronę. Jak już ginąć, to razem. Jeden jest poraniony, bo wiesz, dostał headshota z 45. Tam jakiś motor do nich przyjechał, więc tam się mogą strzelać, tam gdzie jestem trupem. Biegnij, biegnij. Ja wiem, tam gdzie jestem motor, trupem, tam się będą strzelać. Bo ten motor mnie mija. I tam dobijesz któregoś. Aha, to oni właśnie nam przyjechali. I w tych budynkach siedzą. Boże, ja nie mam, znaczy mam w sumie, kolimator. Go, nie, nie ten, wejdź do tego budynku i strzelaj się z bliska, bo tak z daleka to cię dorwą. Nie no, ja mam dwójeczkę. Jest, skoczył z balkonu właśnie. Widziałeś go? Widzę, przebiegł. Poszedł do tego budynku czerwonego po lewej, tak? W lewo poszedł. Może ich jest dwóch. Co ja, czy ja coś mam? Nie mam żadnych granatów ani nic. Poszedł, o widzisz, teraz lądował z tej. Schował się. Tak, to nie widzisz, gdzie przechodzili. Mogą być w czerwonym, wiesz? Albo w tym niebieskim naprzeciwko. Jesteś w strefie, więc jest dobrze.
się tu kiszą. Głowa ci wystaje. Gdzieś blisko się strzelają. No, chyba wektora słyszę, że ktoś ma. Po prawej. Wiem. Samochód. To motocykl chyba. Nie, buggy. Nie, to buggy. Ale ładnie przeskoczył. A co w tym? Mówisz, że oni są w budynku tym? Nie. Tak myślę. Na górze są, może na balkonach się kiszą. Tak to nic nie widzisz. Gdzieś są w krzakach. W krzakach są, widziałem chyba w krzakach ruch. W których krzakach? Tam gdzie ten buggy stoi, widzisz? Z tego bagisa ktoś wyskoczył. W tamtych budynkach się strzelają. Tam na wprost widziałem płomień. Płomienie wystrzału widziałem. Chyba. O, o, o! No właśnie, właśnie, właśnie. Wstań. Tylko, że nie wiem, czy z wektora do kradu. Po prawej masz kolesia, który się ten. Po lewej masz pod drzewem, właśnie. To on mnie zabił. Z shiftem masz tego. Ładnie. A to nie ty. No pojedynczy, jak strzelasz z daleka. Nie masz amunicji. Dobrze jest. Coś tam poraniłeś, widziałem. Pojedynczego strzelaj z tego, bo tak to... Pójdź za ten. Za ten kontener niebieski. Jest murek, więc spoko. Tam już dawno nie ma, ale zwłoki są. Można coś w zwłokach może być. Jeszcze w lewo, za tej górki wyjdź. To jest dobre miejsce, bo tu możesz tam, możesz się chować po tych murkach. Jest typek, widzisz? No wprost ciebie stoi. Czy to nie facet? Bo tak go nie zobaczysz, musisz stać albo ten. Nie idź tak. Czekaj, bo... Ucieknie. Stoi. Celuje, tylko no to nie wiem co. Stań i ten. Albo połóż się i z lewej strony murka go zabij. Dobrze. Nic kurde nie widzę. Poszedł sobie. Nie no, stał tu jak debil. Może to krzaki. Jest. Dalej jest. Po prostu na jego mnie celownie, widzisz? Tu? Jeszcze w lewo, troszkę w dół. Troszkę w lewo. Widzisz? A, tu jest. Jeszcze trochę niżej. Co on? Zabiłem go. No zabiłeś. Może miał tego. Laga? Laga miał. I dobrze mu tak. To on mnie zabił.
Od razu się możesz położyć. Dobrze. Już tam drugie zwłoki są. To co wtedy z góry widziałeś z tego budynku. No. Ty kara miał. No dlatego mnie trafił. Kara i łzy. Coś luneta ciekawa? Co? Luneta jakaś ciekawa do niego, czy pusty? Cześć, co on tu w ogóle ma? Mikro Uzi, kar. Tylko chciałem brać kara, ja tak specjalnie nie jestem dobry w strzelaniu. Jak masz lunetę dobrą, to tak. Nie wiem, co M16, M416 sobie zostaw. Za wektora wrzucić kara? Nie, zostaw go. To nie wiem w końcu. Zostaw go, tobie się nie przyda. Ja nie Jak jestem nie masz do niego czwórki. No właśnie. Ja nie jestem typem snajpera. Może głowę w skrzynce. Tam drugie zwłoki masz na górce zaraz. No. Wiem, tylko amunicji niestety nie mam do tego. A ten co miał? Policyjną kamizelkę. Właściwie kamizelkę nie mam nawet założonej. Ładownica do... O. Tylko co z tego, jak ja nie mam żadnych... A dobra, pistolet jakiś sobie wezmę, założę. Plecak mam trójkę. O, strefę masz daleko. Co? Weź tego bagisa i jedź do strefy. Nie wiem, gdzie ten bagis jest. Bagis masz po lewej od siebie. Nie w tą stronę. O tam, przy tej drodze powinien być. Przy tych budynkach powinien być. W prawo się obróć. Nie w tą stronę, w prawo. I tu był gdzieś ten bagis. Jest, tam za stogiem jest. Po prawej za stogiem. A, tu. No, daleko ta strefa. Ale koleś się z tego kara czaił i nie wiedział, że mnie już tam nie ma stał jak ciele. Nie wiem. Dostał parę strzałów i zdech. Sprawdź, czy nie ma przy tym jakiegoś niespodzianki pana. Nie ma, dobra, możesz jechać. Jakiego pana niespodzianki? Bo czasami niektórzy się kładą przy samochodach. Wsiada ci taki do samochodu i zabija z patelni. A to w samochodzie można bić kogoś? No oczywiście, że tak. Przynajmniej zaliczamy jakieś kile. No. Opuściłeś pojazd? No. Tam zrzut jest, tam będą się ludzie kręcić. Idź tam. Gdzie zrzut? Po lewej, tam budynki. Budynki były. Te? Po prawej masz budynki, nie? Te? Czy... Tak, i tam widzisz na górce, tak, te budynki. Tam za górką jest czerwony, widzisz? Aha. Nie masz więcej amunicji? No właśnie za bardzo nie mam do tej, ani do jednej, ani do drugiej. I to jest kurde lipa. Z tych budynków. Co? W tych budynkach może być. O. Prawej? Po prawej czy prosto? Po prawej. Gdzieś, za górką. Olej, idź do budynków.
O, coraz bliżej. Nie, do kogoś innego strzela. Z AKM-ek. No, pozamykane nawet. Średnio pozamykane, ale... Jest amunicja 45. do wektora. I się przerzucę na wektor może. Czyli to przerzucę może lunetę na wektor. To dobra. Dobra, kamizelka, kask, o. Ładnie, mam tłumik do wektora. Uuu, to faktycznie ładnie. O, kamizelka, co tu jeszcze, kamizelka, mikrouzi mi niepotrzebne. Napój energetyczny. Jest hełm dwójka. Gdzie? A, tu. O, tutaj leży. To nie twój? Nie, ja miałem jedynkę. To jest dziwne, że on mnie z tego kara nie zdjął, jak ja nie miałem żadnej ani kamizelki, ani nic. .762 SKS. Czyli amunicji 762 mam 15, to SKS jest na 762? Tak. Nie. Możesz zamiast M-ki wziąć. Ile masz amunicji do M-ki? Do M-ki mam... Nie wiem, do MKM 26. Do SKS. Weź SKS-a i paczkę amunicji. I daj mu dwójkę, będziesz miał przynajmniej coś na dłuższą odległość. Albo zostaw tak jak jesteś. Tam się strzelają ostro. Ma tylko jeden tryb strzelania. Tak, bo to jest ten, taki wiesz. Nie ma nic ciekawego. No bo wiesz co, ty chyba sobie lepiej radzisz z wektorem, to weź tego wektora z tłumikiem i się z nim kitraj. Samochód. To się strzela poprawia od ciebie. Pyszę. Z M16 wydaje się. Dobra, kolba do wektora jeszcze się pojawiła. Możesz przez to okno wydać. Hej, coś tu słyszę samochód. No jedzie, jedzie. Mógł pojechać dalej. Szczególnie, że strefa daleko. Znowu? No, no, no. Wyjś olej to już, bo już... Ja mam o kurde, 16. Tylko, że to nie wiem, no co, SKS? Dobra, wektora. Nie wiesz, co za tego jest. Idź wektorem. Ale wezmę sobie ten. No, mam 16. Wiesz, ty już się musisz przy ten, zacząć przedostawać do strefy, a po lewej się strzelają. To gdzieś tam. To cały czas. No. No ten otwarty teren. Czy tu gdzieś tam przy tej ulicy był samochód. A czy Bagisa gdzieś tu nie zostawiłem? Nie. Nie. A, tutaj był ten samochód. Ktoś go wziął. Była niebieska Dacia tutaj. Ej, za ile ta strefa? O Jezus. Już.
Będę się kisić przy tych mostach. Tam masz chipa. Coś przy budynku. Przejechał. Tak, ale tam stoi ten. Tam stoi przy budynku Bagis. Znaczy nie Bagis, tylko ten. Łaz. No nie wiem, czy to nie bait. Już za późno na baity. O, serio, za późno na baity. Gorzej, że muszę. Potrzebujesz sobie tego samochodu. Jezu, samochód jedzie. A ten nie ma opony. To będziesz się... Będziesz jechał? Mam wyjście chyba szybciej niż biec. No szybciej. To na północ chyba, nie? Tam pojechały już te samochody. Te skały się zatrzyma i zdać. Z góry do ciebie strzela. Z góry do ciebie strzelał, dobrze. Strzelał do ciebie z góry, widziałem jego płomień wylotowy. O, stąd do ciebie strzelał. A, nie mogę znacznika cię postawić. Idź tam w lewo, dobrze, tylko na kucaka już. I rozglądaj się w tamtą stronę. Bo z tamtej strony będę do ciebie strzelać. Jak będą. Nie, dobra. Dobra, teraz powolutku w stronę między tymi drzewami. O, to jak właśnie idziesz. Popatrz na prawo. Strzelał po ziemi, widziałem. Po lewej będziesz miał czysto, po prawej będziesz miał większe zagrożenie, bo na górze będą chodzić kolesie. Możesz zacząć się, nie, czołgać bez sensu. Do tego budynku? No gdzieś muszę iść. No tak, no bo ten budynek. To może się koleś czaić. Po prawej uważaj, bo tam z prawej się strzelali ostro. Nie wiem, czy iść na dole, czy tutaj. Nic nie ma. Muszę poczekać. Czyli drzwi się otwierają w tą stronę, nie? W obie strony się drzwi otwierają. Ale jak do środka wejdzie, to się otworzą na mnie, nie? Teraz, jak stoję. Oni pewnie się witrają w tych budynkach na środku, bo tam już zdobywali. Na szczęście ani hełm, ani kamizelka nie są uszkodzone. No. Tylko niestety strefa się... przez okno po lewej swojej. Strefa się nie zamknie. Pewnie w moją stronę, raczej znając życie. Jakie życie? No niestety. No, o cholera. Daleko. Musisz się kitać w stronę tego drugiego budynku. Ostrożnie, między drzewkami. Uważaj po lewej, bo też w tych budynkach pewnie ludzie się kitrali. Możesz się czołgać po prostu. No to wtedy drugiego do tego spadł. Domu? Z budynku, bo budynek będzie cię osłaniał. O,
A tak wejdziesz między dwa, to dostaniesz ten. Tam zrzut spadł, to pewnie tam. Kitrają ludzie. Musisz się położyć już. Masz minutę, więc spokojnie doczołgasz się przez tą minutę. A masz tego supresora, znaczy ten tłumik. Więc oni cię z jednego kwadrata małego nie słyszą po prostu. Tylko najgorzej, że ja chyba z górki będę miał teraz. To by ci się podał strzał. Na ten budynek trzeba uważać po lewej. Zamknięty jest, więc jest to podejrzane mocno. Masz jeszcze 30 sekund, więc na luzie. W prawo. To te krzaki. No spokojnie. Przed tobą pod drzewem może być jakiś koleś, więc spokojnie możesz się skradać nawet. Jest, widzisz? Nie widzę. Chyba, że to jest ten. Nie, to nie to, nie typ. Może być za drzewem. Którymś. Spokojnie, zdążysz. Średnio. Dobra, możesz podbiec do tego drzewa. Nie wiem, czy ono będzie w strefie. To drzewo po lewej cię interesuje. To drzewo po lewej. Od razu. Połóż się i polecz. Po prawej masz kolesia. W budynku. Widzę dwóch. Widzisz? W dwóch. Masz wektora i oni stoją prosto pod tym. Masz wektora i ten, z lunetki ich. Ładnie. Dobrze, dobiłeś. Koleś jest w budynku. Polecz się, bo masz mało czasu. Wiem. Ej, ty masz pierwszą pomoc, to luz. Oni się strzelali z kimś po lewej, więc musisz chyba z prawej atakować strefę. Tylko, że teraz kolej w drzwiach. Nie mam granat dymny mam. Rzuć w niego, niech ma. Nie masz czasu po prostu, żeby się to bawić. On gdzieś tam jest. Ale kurde, dostałem. Jednak. To znowu czwarty, no. Ale ładnie. No ładnie. Ile go? Zabiłem jednego gracza tylko, a drugiego poraniłem gdzieś. No nic, fajny był meczek, fajny. No, dopał radę.